Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Enigmatizm Góry Ravenwood. I dzisiaj przemierzamy dalej. Dostaliśmy się ostatnio do posiadłości Whitmarsha, tak mi się wydaje. No i oczywiście lecimy dalej. Musimy tutaj przeszukać tą posiadłość. Oczywiście Becky nasza została porwana, więc zabierajmy się do roboty. Co my tu mamy? Rzeźba jest niekompletna, brakuje piór. Taki orzełek, rozumiem, miał być. Korzenie oplatają cały budynek, jak dostanę się do środka? To jest zagwozdka. To jakiś zamek, ale brakuje kilku części. Krążka. Mamy jakieś takie krążki? Nie, już nic nie mamy. Okej. Okay. Nie mogę tu użyć ognia. Becky może być w środku. Jeśli nie gorąc, to może chłód. Okej, okay, jest jakaś myśl. Za posiadłością. Jakiś wodospad. Chyba widzę coś za wodospadem, ale póki woda płynie, podejście tam byłoby niebezpieczne. Widzę motylka. Czy tu jest jakaś iluzja? Chyba nie widzę. Dobra. Co tu mamy? Drzwi ani drgną. Brakuje... W zamku brakuje drugiego skrzydła. Ale mamy rękawiczkę. Za to. Co tu jest? Oj, jakaś zagadka. Brakuje dwóch statuetek. Świetnie, wszędzie czegoś brakuje. Ojej! Jeśli złapię to gołą ręką, porazi mnie prąd. Co ty mi powiesz? Masz rękawiczkę, proszę. O, i mamy skrzydełko i figurkę. Co tu jest? Kruk obejmuje coś w kształcie kropli. Czyli pewnie tu też czegoś brakuje. A nie mogę tego nic z tym zrobić? Nie mogę zsadzić z powrotem. Dobra. Nie wiem. Nieważne. Tu się na górę nie da zajrzeć. Dobra. To tu się dostaniemy na pewno. I hidden object. Świetnie. Tablica spirytystyczna. Maszyna do pisania posążek żniwiarza. Żniwiarz. Maszyna do pisania. Tu. Maczeta, parasol i słońce. To parasol. Maczeta. Słońce. O, tu. Laska, kosa, łapa. Czy to jest jakaś laska? Nie. Kosa. Gdzie jest moja kosa? W różnej żniwiarki. Tu? Nie, to jest kieł. Okej, okay. Może być kieł. Jest jeszcze jakaś łapa. Co mam dalej? Mamy hełm i kot. Kot jest, hełm jest. Stała laska, kosa i łapa. Gdzie może być ta kosa? Ona pewnie do czegoś przylega tak ciasno, że ciężko się dowiedzieć. O, wiedziałam, że przylega do czegoś. Okej, to była laska. Łapa. To.
coś? Nie? Nie? Na pewno nie? A tu! O, dobra, znalazłam. Posążek żniwiarza. Dobra, to teraz pewnie to będziemy mogli rozwiązać. Nie wiem, czy w dobrych miejscach to ustawiłam. Pogrupuj po trzy posążki według darów, które trzymają w dłoniach. Możesz przesuwać posążki wzdłuż ścieżek tylko na puste miejsca. Okej. Okay. Według darów. Ale skąd mam wiedzieć, które do czego? To chyba pasuje. Serce i kości. Aha, to jej nie mogę ruszyć w ogóle. Miecze, czy chodzi o broń? Aha, dobra, rozumiem już. Czyli tą czaszkę by trzeba było tutaj przetransportować. Jak mam to zrobić? Aha, dobra, to tu. Teraz to tu. To już pasuje. To też pasuje. Co my tu mamy? Kruk. Czyżby wskazywał temat zwierzęcy? No dobrze, to tu pasuje, ale... O kurczę. Złota korona. To pewnie to będzie tu pasowało. Ale tego musiałabym się stąd pozbyć, czyli znowu przesunąć tego. Okej, spróbujmy teraz tak, świetnie. Teraz mamy broń. Broń pewnie tu będzie właśnie pasować. No i tego musimy ciachnąć. No, działa. To nawet nie było takie trudne. Dobra, mamy łezkę. Już wiem, gdzie ona będzie pasować. Co my tu mamy? Drewniane piórko. Metalowy pręt. Świetnie. Do czego ten metalowy pręt? Do wodospadu? Może zrobisz sobie ścieżkę? Tak, wiem. Wspaniałe pomysły. Metalowy pręt. No tu mamy te pióra zrobić dopiero. Tu nie wejdziemy, bo tam coś potrzebujemy. Aha, bo my tu jeszcze możemy coś zdziałać. Możemy się cofnąć wstecz. Czy to nam coś da w ogóle? Czekajcie. Wskazują tu jakieś akcje? Klify za posiadłością. Czyli tu musimy coś zrobić. Nie wiem, może do tego mam pręt przyczepić czy coś. Aha, słabe światło miga ze szczeliny. Gdybym tylko miała coś cienkiego, żeby podważyć tę osłonę. Aha, okej. Okay. Przepływ wody jest sterowany elektronicznie. Może zwarcie wyłączy pompę. Proszę bardzo. No, pięknie. Do jaskini. It's the Simpsons camper. How did it get here? And my car. Among dozens of others. Zapewne wielki ptak je przyniósł. Jaskinia pełna aut. Okej, nowe wnioskowanie, świetnie. Zaraz tam zajrzymy. Coś nowego, nie? Dobra, gdzie to... rzucić na miejsce zbrodni? First the bodies, now dozens of abandoned cars. It's starting to make sense. Illusion.
So this is how the whole thing works. The ruined and deserted part veils itself with an illusion of prosperity. Sometimes luring in unwitting travelers just passing by. Then the illusion fades, revealing the true darkness underneath. But for the innocents who get trapped here, it's already too late. Like flies caught in a spider's web, the spider is already on its way. The cars of the dead are dumped deep in a cave. Their bodies are left in the catacombs to rot. There's only one more question then. Why? The only place where you might find the answer is Whitmarsh's mansion. You have no other option but to break inside. Okej. Czy mogę to już gdzieś dać? O, nie, czekajcie. Chciałabym to gdzieś dać. Nigdzie nie pasuje jeszcze, ale możemy z nim pogadać. Why illusion? Tell me more. The park was abandoned before Whitmarsh conceived of using it as a trap. Had he revived it, the risk of the murders coming to light would have been much higher, because people would visit it deliberately, and every disappearance could be linked to this place directly. No, he only catches random passers-by, activating the illusion just before the gate pulls into their view. A camper or motorhome is the perfect target. Those are reserved for the longest trips. No traces are left behind. So, barring some freak incident like a police detective accidentally showing up, see what I mean? By the way, this should help you make your way to Whitmarsh's estate. Jeszcze dał nam wejściówkę. Jedną z trzech. Dobra. Tu widziałam gdzieś motyla. O, tu. Kolejna część piórka. Symbole są praktycznie zatarte. Może jakiś proszek pomoże je odczytać. Brakuje kamiennego krążka. O, mogłabym zadzwonić po pomoc, ale nie da się już naprawić. No cóż, przykro mi. Nikczemny pastor z Maple Creek. Łotr, którego tropię. I metalowy pręt. Świetnie. Co my tu mamy? Drodzy rodzice, jesteśmy już na wybrzeżu. Dziś biwakujemy w starym skansenie, trochę upiornym, dawno opuszczonym według Marka. Napiszemy znów wkrótce. Kochający Shannon i Mark. Adres zupełnie się zamazał. Nie da się już go odczytać. 7 maja 1978. Pocztówkę zapisano 30 lat temu. Swoją drogą ciekawe, że ten napis się nie zatarł, a ten się zatarł. Coś tu jeszcze wyciągnęła. O, kolejny motylek. Sporo tych motylków. Tu. Właściciel samochodu pewnie miał klucz wiele lat temu. Ciekawe, gdzie ten klucz teraz jest. Dobra, a tu? Nie wyważy jej gołymi rękami. A może tym? Drzwi się zacięły, muszę użyć czegoś cięższego, żeby je wyważyć. O! Inicjały MR! To będzie pasowało do naszych dowodów. Czemu ona tego nie zaliczyła? Cmentarzysko samochodów. O, znowu ten symbol. No tutaj nie wiem, jak się dostać. Tutaj raczej nie ma
kluczyków od tego samochodu. No dobra. O, hidden object. Okej. Kula plazmowa. Ojej. Co my tu mamy? Korona, demon, szkielet. No, niekoniecznie to szukałam, ale okej. Brakuje stroju. Aha, strój rytualny, okej. No, tu mamy kulę. A, tu są buty. Gdzie jest szata jakaś? O, tu. Dobra. Mam jakiegoś szkielata jeszcze. Żelazna dziewica jest zamknięta. Mogę spróbować podważyć czymś wieko. Tym? No to mamy szkieleta. Runiczny dysk. O, a? Nietoperz gargulec. Nietoperz już wcześniej to widziałam. Tu gargulec. Korona demon. Gdzieś schowana. Jakieś tajne sekrety. Dywan. I dudy. Dudy, dudy, dudy. Gdzie jesteście? A tu. Dobra. Kamienny krążek. Okej. Okay, możemy też piórko już wstawić tutaj. I chyba kolejna zagadka. Użyj strzałek i doprowadź krew do serca. W miejsca oznaczone dużymi kółkami. Mechanizm zadziała, gdy wszystkie trzy krople będą przylegać do serca. Ojej. Rozumiem reset, tak? O mój god. Coś czuję, że to może być trudne. Pierwsze przylega, ale co dalej? Nie wiem, czy to tak gładko zadziała. Chociaż nie, to się zatrzymuje tutaj już. To będzie proste. Myślałam, że będzie trudniejsze. Myślałam, że one będą się cofać po prostu razem z tą kropelką, ale... widocznie tak nie działa. Okej. Okay. Te zagadki robią się coraz prostsze, czy czym się wydaje? Jakieś to dziwne jest. Dobra, mam kolejną tą monetę. Ten kamienny krążek, nie wiem, czy on tu będzie pasował? Nie, bo tu są tylko części. Muszę mieć to, co jest jedna z trzech. No dobra, to weźmy... się tutaj teleportujemy i... A, tylko dobra. Time passed. Months, years. Decades and centuries. In the depths of their hideaways, the worshippers waited until, eventually, the time came. When, in their hearts, they heard their master's call again. Te kawałki są takie krótkie, że się człowiek nie zdąży w ogóle wczuć historię, a już jest koniec. No i to jest też takie trochę... średnie, bo na przykład jeżeli dla kogoś, kto nie gra w tę grę cały czas, powiedzmy, no to już trochę potem mu się rozwiązuje historia, która była na początku. Jak już wiecie, tutaj doświadczamy kolejnych kawałków. No ja nagrywam to z dość sporymi przerwami, więc
Więc to wygląda u mnie trochę podobnie. Dobra. Aha, bo ja mam to. Znaczy... Nie mogę... Do motywu? Dać? No dobra, nie. Nie to nie. Ja chcę tu. Dobra, co ja mam tu zrobić? Aha, wiem. Tu mi brakowało tego. Ale nie mamy proszku. Jakiś proszek. Lepiej nimi nie kręcić, dopóki nie będę znała właściwych ustawień. Mi się wydaje, że tu to powinno nam... Czemu tu jakoś wejść do przodu tego samochodu czy coś? Wydaje mi się, że też tu muszę się dostać. Chyba, że te inicjały MR będą pasować tu. O, to jest chyba podnośnik. No tu już nic. Tu już też nic. Nie wiem, co mam zrobić z tym prętem. O, no proszę. Hidden object. Kto by się spodziewał, no nie? Okej, okay, gwiazda szyryfa. Ojej. O, to czego szukamy. Rubinowy krzyż. Ha, musimy go tutaj zrobić. Dobrze. Chrząszcz. Chrząszcz, chrząszcz. Ten? Nie, to jest liść dębu. Okej, okay, może być. Świątynia Kajdany. Kajdany. Gdzieś mi się wydawało, że widziałam. Kiedyś tam. Gdzieś tam. O, tu. Świątynia. 10 flaszka kielich. 10 to. Flaszka. Flaszka. Jest jakaś ćma. Mamy węża. Sztylet pióro. O, sztylet. Pióro. A, tu. No to świątynia i flaszka została. Okej. Okay. A, tu flaszka. Dobra. Okej, okay, ale nadal mamy dwa z trzech. Z dobocznego korytarza na powierzchnię. Nie, bo to już oglądaliśmy. Tu raczej nic nowego. Tu gdzieś. Jakąś akcję mamy dostępną tutaj. Nie to. Czy to się też zalicza do tego? Też się zalicza. Może tu? Kurczę, no przez to, że ta mapa nie jest taka dokładna, to teraz mam problem. No tu raczej nie. Nie, bo tu już jestem w tym.
jest to miejsce. Na powierzchnię. Już żeśmy wszystko zrobili. To wygląda jakby było do podniesienia. Już też raczej nie. Z nim pogadać nie mogę. Nie mam nic do tego. Do włożenia. Chyba, że te MR jakoś tu... Nie, nie da się. Bo tak to trzeba było zrobić. Ojaj. Zakochani dwudziestolatkowie wyglądają na takich szczęśliwych. Nowe wnioskowanie, świetne. The ticket seller. That must be her in the picture. Właśnie. And in this photo, it's the same person. Faktycznie. Where did you find it? Down there, in the dungeon. They were engaged. It's as I feared. She's a victim, then. Why would Whitmarsh keep her alive? Wait. I don't remember why, but I must watch. I must watch. If anything happens, I must... A watchman? Evidence. This is referring to her. She had all that stuff from the victim's cars with her. This is the evidence being referenced here. This has to mean Whitmarsh is compelling her. He uses her as a watchdog to alert him if anyone enters the park, and to keep an eye on them once they're inside. But she still retains some of her memories. She remembered the locket. You could try to bring her back memories. Even the harmful ones may break her hypnosis, which Whitmarsh has no doubt exploited. Okej. Czyli mamy to zdjęcie z tym. Dobra, spróbujmy w takim razie. Ona tu była? Gdzieś w tej okolicy. A, tu. Dobra. I must report. You. Okej. Proszę. Przepraszam, że tak. I remember. Mark! It's Mark. I remember now. Where is he? We came here. He? No? A very long time ago. We camped here. In this abandoned old heritage park. Whitmarsh caught us. He killed my friend. And Mark, my fiancé. I was left alive, but I don't know why. How many years have passed? It's all so blurry, like a dream. No, a nightmare. I feel it's a blessing just to breathe again. I've been suffocating for so long in the dark. Thank you. Whoever you are, and whatever you're doing here, I fear there's not much I can do for you in return. But take this. If you stumble upon my old van, maybe you'll find something useful there. How many years have passed? Please, I need some time to collect myself. Przykro mi. Tak musiałam tragicznie ci
wspomnieć o twoim narzeczonym, ale dobrze, że się obudziła przynajmniej. Dobra, czy to coś jest napisane? Bileterka jest pod wpływem Whitmarsha, jest jedną z jego ofiar, nie zabił jej, ale zniewolił jej umysł, by stale pilnowała bram parku. Muszę pomóc jej odzyskać pamięć. Może dojdzie do siebie, jeśli zmuszę ją, by przypomniała sobie swojego narzeczonego. Dobra.